Dzień dobry Państwu, ponownie witam Państwa serdecznie ze studia lubelska.tv. Dzisiaj, proszę Państwa, prezentujemy drużynę Speedcar Motor Lublin pod auspicjami lubelskiego klubu motorowego Cross Lublin, a moimi gośćmi są Bjarne Petersen, warmly welcome, i Stanisław Burza, dzień dobry. I Paweł Miesiąc. Witam. Witam panów bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie, jeśli panowie pozwolą, zadam naszemu gościowi z zagranicy. Bjarne, skąd pochodzisz? Pochodzę z Danii. Dlaczego wybrałeś Lublin? Bardzo szybko się zmienia pomiędzy klubami. Zadzwonił do mnie trener, którego już poznałem w przeszłości i poczułem, że jest to wielka okazja dołączyć do zespołu, który znów zaczyna od zera i świetnie byłoby być jego częścią. Co myślisz o Lublinie? Z tego co wiem, jesteś tutaj pierwszy raz. Nie, byłem kilka razy na otwartych spotkaniach, więc wiem, że tor jest w porządku. O mieście niestety jednak nie wiem zbyt wiele. Będziemy robić swoje na torze, a potem wracamy do domu. W takim razie lubisz podróżować pomiędzy Danią a Polską? Myślę, że musisz kochać podróżowanie, jeśli jesteś żużlowcem. Teraz jest to prostsze, od kiedy Lublin ma swoje lotnisko. Takie podróżowanie na pewno jest wyzwaniem, ale zobaczymy, jak uda się to pogodzić. Teraz pozwól, że teraz zapytam Pawła o jego ostatnie starty w Argentynie. Paweł, startowałeś ostatnio z ogromnym powodzeniem w Argentynie. Media się rozpisywały o tym, że jesteś w znakomitej dyspozycji. Jak myślisz, czy to zaprocentuje w nadchodzącym sezonie 2017-2018? Czyli tam ogólnie witam wszystkich. Tam ogólnie był kontakt z motocyklem, to było najważniejsze zimą i po prostu po to tam pojechałem, by jakieś tam rozłąki z motocyklem nie było, a forma, że tak powiem, no nie ma co na to patrzeć, bo jeździliśmy nie na swoich sprzęcie. No właśnie, jak to było z tymi motocyklami? Ponoć zaresztowali wam motocykle na terminalu. Do tej pory nie odzyskaliśmy tego sprzętu i walczymy teraz, by to po prostu wróciło do Polski. No to sytuacja niezbyt ciekawa, ale powiedz, jak przebiegał sam turniej, bo to zdaje się turniej cykliczny był. Ostatnią eliminację zdaje się nawet wygrałeś. No tak, wygrałem tam dwie rundy. Znaczy rundę, przepraszam. Tak, wygrałem tam dwie rundy. No to były to różne zwroty akcji, bo jeśli sprzęt zachowywał się odpowiednio, nic tam się nie sypało, ani nie defektowało, to można było się ścigać, a tak było dużo problemów i niestety nie udało się wygrać. Choć na to nie patrzyłem, bo byle by objechać w ogóle. Ale i tak puchar jest, zdaje się, w polskich rękach. No dokładnie, wygrałem tam, te ostatnie zawody były też jakby memoriałowe, bo kiedyś śmierć tam właśnie, Matia Duch miał wypadek i zmarł w szpitalu tam i był to bieg memoriałowy w tym ostatnim turnieju i wygrałem to i na jego cześć tak jakby dla niego i no i co, teraz walczymy, by ten sprzęt po prostu wrócił do Polski i to wszystko, no, szkoda, że tak się stało. Argentyńczyk, nazwiska nie pomnę niestety, zajął trzecie miejsce w tym turnieju, ale wszystkie swoje starty właśnie poświęcił osobie, o której wspomniałeś. Stanisław Burza, nie przypominam sobie, zdaje się, nie widzieliśmy u nas na torze przy Zygmuntowskich jeszcze pana. Tutaj w Lublinie no, oczywiście startowałem wielokrotnie, że tutaj z Unią Teatrną. Znaczy w lubelskiej drużynie, źle się wyraziłem. Tak. Także ten tor mi jest dobrze znany, lubię tutaj przyjeżdżać, kibice z pewnością też mnie dobrze kojarzą i znają, bo tutaj zanotowałem wiele dobrych spotkań. A cóż, no mogę powiedzieć, znalazłem się tutaj w gronie zawodników, fajna drużyna, zawodnicy z doświadczeniem, także myślę, że to będzie fajna drużyna, która będzie stwarzała fajne widowiska dla kibiców. Bjarne, dużo polskich kobiet interesuje się żużlem, podoba ci się to? Nie wiem, co teraz odpowiedzieć. Wiemy, że żużel jest bardzo popularnym sportem w Polsce i fani są jego ogromną częścią, dlatego cieszę się, że również do niej należę. A chciałbym teraz zapytać o to, czym interesujesz się poza żużlem.
Grzurzel zajmuje sporą część mojego życia. Dużo czasu poświęcam w zimie na przygotowania do sezonu, ale gdy wracam do domu, spędzamy czas wspólnie z rodziną. Jak porozumiewasz się z drużyną? W jakim języku? Znasz może jakieś polskie słowa? Tak, znam kilka słów po polsku, jednak nie są to ładne słowa. Rozmawiam z kolegami z różnych krajów w języku angielskim, więc komunikacja jest łatwa. Paweł, masz, zresztą wszyscy panowie macie znakomite, wspaniałe umiejętności. Dlaczego wasz wybór pada na drugą ligę? Ja podjąłem taką decyzję pod względem takim, że drużyna ta wchodzi jakby w rozgrywki z powrotem. Są inni ludzie zarządzają tym i na pewno mają jakiś cel. Tym celem jest awans i myślę, że dobry wybór to jest. A czy tam Daniel Jeleniewski coś nie podszeptywał? Na pewno Daniel był tu głównym takim jakby zawodnikiem, który od niego się wszystko zaczęło, także tak pan mówi. No. A Stanisław Burza? Jak może u mnie nieco inaczej to wygląda, bo ja tutaj już od samego początku, jak tylko powstawała szkółka i chłopaki zaczynali tutaj trenować, byłem bardzo blisko tej grupy chłopaków, którzy pozdawali licencję. Jeździłem z nimi na przykład na egzaminy licencyjne, starałem się im przekazać różne wiadomości, swoje doświadczenia. Bywało tak, że byłem również gdzieś tam na treningu, przygotowałem im motocykle, także była cały czas współpraca. Byłem z nimi jakoś po części związany, ale oczywiście musiałem również gdzieś tam się zaprezentować dobrze i zwrócić uwagę prezesa i władz klubu. Byli zainteresowani rozmowami ze mną, dlatego spotkaliśmy się. Trener powiedział, że po prostu usiądziemy, pogadamy, zobaczymy, Staszek może być startował u nas w klubie i tak się złożyło, że po rozmowie wszystko było na tak i wylądowałem na ten sezon tutaj właśnie w Lublinie. Bjarne, jakie są twoje plany? Jak długo zamierzasz zostać w Polsce, w Lublinie? Mam nadzieję być częścią tej drużyny, która startuje od zera. Chciałbym zrobić tę różnicę, która sprawi, że wygramy ligę w tym sezonie. Świetnie byłoby awansować z tym zespołem do pierwszej ligi po tym roku. Jeśli spełnią oczekiwania ludzi, to być może podpiszę kolejny kontrakt na kolejny rok. Na razie skupiamy się na tym sezonie. Pod koniec roku będziemy się zastanawiać, co dalej. Paweł, co w takim razie, przepraszam, że wracam do tego nieciekawego tematu, jakim jest aresztowanie motocykla. Co w takim razie z tymi motocyklami się będzie dalej działo, które zostały wam zaresztowane na terminalu, zdaje się. Tak, mówiłem, będziemy walczyć, by to po prostu teraz wróciło, bo to nie zostało ani odebrane tam w Argentynie, ani nie wróciło z powrotem i w tym momencie walczy firma ta, która wysyłała te paczki, którą my wysyłaliśmy, by to wróciło z powrotem. No bo... Jaki brak sprzętu będzie miał wpływ na twoje starty tutaj? No na pewno ja tam zabrałem motor Lublin. Na pewno ja tam zabrałem bardzo dużo rzeczy. Jeden cały kompletny motocykl plus dodatkowe zapasowe części i cały ubiór. Także jestem tego zdania, że to wróci przed sezonem i walczę o to. Stanisław Burza. Wspominał pan, że przygotował pan motocykle. Chciałem zapytać, bo widzimy inne trochę ułożenie silnika, czy wiąże się to też z wyciąganiem większej mocy przez silnik, pewno czy to ułożenie z przełożeniem silnika, ciężaru środka ciężkości? Generalnie chodzi o przełożenie tego środka ciężkości. Jest ten silnik inaczej podwieszony. Motocykl się lepiej prowadzi na dystansie, ale generalnie ten motocykl również przechodzi jakąś ewolucję i są przebudowane te motocykle. Dlatego dzisiaj takimi silnikami dysponujemy. Motocykle już są w pozycji leżącej, nie stojące jak kiedyś. Dlatego wszystko się zmienia, również budowa motocykla. Wtedy ten ciężar przechodzi bardziej naprzód. Tak, przede wszystkim. A to są silniki o pojemności 400 cm? To są 500 pojemności. 500. Tak. Taki jest regulamin. Wymóg regulaminu nie mogą przekroczyć
500-ki, także no, wszyscy na takich motocyklach jeździmy, to są jakieś jaką szczegóły. Moc rozwijają? Moc tych silników generalnie jest różna, bo kwestia przygotowania silnika i odpowiednie dopracowanie tego motocykla, ale w granicach między 80 a 65 koni, dlatego no, jest motor bardzo, jest to bardzo mocny motocykl, rozpędza się około 3 sekundy do setki, także naprawdę jest to trzymać, no ale bym powiedział tyle, że waży około 80 kg, zwykle nie przekracza 80, do 80 koni mechanicznych, także można sobie to wyobrazić, jak ten motor jedzie do przodu, jak on szybko się napędza. I na koniec, Bjarne, myślisz, że po tym sezonie będzie pierwsza liga? Myślę, że mamy dobrą drużynę na tle całej ligi. Wiemy, że sezon jest długi i wiele rzeczy może się zdarzyć, ale najważniejsza jest dobra atmosfera w zespole. Sądzę, że po pierwszym wspólnym treningu poznamy się lepiej i zaczniemy zdobywać razem punkty. Może się mylę, ale duńskie piwa są dobrej jakości. Miałeś okazję próbować lubelskiego piwa? Drink. Did you try the Lublin? No, I'm not fancy too much beer, to be fair, so nie jestem fanem dużej ilości piwa, więc jestem nieodpowiednią osobą zdolną do odpowiedzi na to pytanie. Musisz zapytać kogoś innego. For me probably there's not much difference between them, but yeah, you need to ask another Danish guy about that, yeah. Okej, thank you. Dziękuję bardzo za twoją odpowiedź i rozmowę. Na zakończenie rozmowy, proszę państwa, jeszcze chciałem zapytać o to, czego się spodziewacie, panowie, po tym nadchodzącym sezonie? Jaki on będzie? Na pewno nie będzie łatwy, bo jest kilka drużyn, które mają fajnie skompletowaną drużynę. Obawiam się z pewnością Ostrowa czy Gniezna, będą stawiać opór, ale uważam, że ta drużyna jest na tyle mocna przede wszystkim ze strony seniorów, że spokojnie tutaj uważam wszystkie spotkania w Lublinie, to nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy gdzieś tam się czuli zagrożeni. Wiadomo, że sezon wszystko pokaże i zweryfikuje to tor, to jak jest przygotowany, jakim sprzętem dysponuje, jak ten tor będzie nam odpowiadał. Najbardziej myślę, że tutaj bym się martwił o naszych juniorów, bo to są chłopaki bez doświadczenia, nie startowali jeszcze w lidze, wyjechali zaledwie w kilku spotkaniach młodzieżowych, dlatego dla nich to zarówno będzie jakiś tam stres, wielka trema, brak doświadczenia. Duży plus, że mamy tutaj chłopaków z dużym doświadczeniem, przynajmniej seniorów, którzy mogą pomagać, przekazywać informacje, zwrócić uwagę na to, jakie błędy popełniają chłopaki, ci młodzi przynajmniej na treningach i wszyscy razem współpracować. Liczę na to, że jest to taka drużyna doświadczona, zawodnicy, którzy się wszyscy bardzo dobrze znają, że potrafią stworzyć fajną atmosferę w drużynie, a młodym będzie zależało na tym, żeby pokazać się z najlepszej strony i liczę na to, że będzie atmosfera generalnie fajna i ta drużyna będzie walczyła o awans. Tego oczywiście wszyscy kibice Speedwaya w Lublinie życzą. Paweł Miesiąc jeszcze. Na pewno tutaj Staszek powiedział wyczerpująco i na temat. No co, my tutaj postaramy się naszych, że tak powiem, władz i kibiców wszystkich tutaj, którzy będą nas dopingować, nie zawieść i objechać fajny sezon bez kontuzji. Moje ostatnie pytanie do ciebie. Czego powinienem ci życzyć przed pierwszym startem? No, like I say, you know, everything is new. Począwszy od klubu, wszystko jest nowe. Dlatego jest to szczególna radość dla miasta, dla kibiców, że Żużel powraca do Lublina. Mam nadzieję zobaczyć tu mnóstwo fanów. And for everyone, you know, the Speedway is back in Lublin, and I hope to see a lot of fans out there again, and just make it to a party. Yeah. Okay, thank you very much for your coming. Dziękuję bardzo za przybycie i życzę ci, byś uważał na polskich fanów żużla, zwłaszcza płci żeńskiej.
Speedway fans, girls, of course. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, to był program Kibicuj z nami, a moimi Państwa gośćmi byli Bjarne Petersen, thank you very much, Stanisław Burza i Paweł Miesiąc. Dziękuję Panom za rozmowę. A kolejne nasze spotkanie z Państwem już niebawem.